Cześć wszystkim, nazywam się Piotr Stawirej. Cieszę się, że tutaj przybyliście, że Was widzę. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnych przypadkach, które spotkałem podczas mojej kariery programisty, pracując z różnymi zespołami, mentorując różne osoby, jeżeli chodzi o różne ciekawe przypadki, jak możemy przetestować różne rzeczy. O, czy tutaj slajdy działają? Działają, dobra. Jaki problem ja w pierwszej kolejności chciałbym rozwiązać tą prezentacją? Jak wspomniałem, przez wiele lat pracując z różnymi zespołami, mentorując także, szkoląc różne osoby, osoby mniej zaawansowane, ale także bardziej zaawansowane, przychodziły do mnie ze swoimi jakimiś przypadkami i pytały się, hej Piotrek, jak ja mogę to dobrze przetestować, jak to zrobić, żeby ta architektura była otwarta na testowanie, żeby łatwo nam się wszystko testowało i przyjemnie, i także rozwijać nowe feature'y bez problemów. I chciałbym tutaj wyjaśnić jak do tego podszedłem, jak do tego podeszliśmy w różnych zespołach. Porozmawiamy o jakiś nieoczywistych przypadkach, ale także o oczywistych, które prawdopodobnie powinniśmy już znać. I chciałbym tutaj zalepić taką dziurę wiedzy, którą może mamy, mam nadzieję, że niedużą. Między tym jak wygląda idealne rozwiązanie, jak wygląda prawdziwe życie i jak możemy podejść do testowania w niektórych przypadkach. Dlaczego w ogóle powinniśmy zajmować się tym tematem w pierwszej kolejności? Oczywiście z punktu widzenia biznesowego zaoszczędzić czas i pieniądze, ale takie moje wewnętrzne poczucie jest, żeby też nasze życie jako programistów i programistki było lżejsze, lepsze, mniej stresu generowało. I oczywiście z punktu widzenia programistycznego chciałbym, abyśmy mniejsze prawdopodobieństwo mieli, że tworzymy architekturę zamkniętą na testowanie. I w ogóle system legacy, który będzie coraz ciężej utrzymywalny. Mam nadzieję, że przykłady, które tutaj podam, pomogą Wam w Waszym codziennym życiu. Wszystkie przykłady, które tutaj zobaczycie, napotkałem pojedynczo albo wielokrotnie podczas ostatnich lat. Pokażę też podejścia standardowe oraz to, jak się różniło podejście książkowe od mojego podejścia, czy naszego, które zastosowaliśmy. Dlaczego w ogóle powinniście się tutaj zatrzymać i zajmować się tą prezentacją, nie iść gdzieś indziej? Ponieważ wszystkie przykłady, jak już wspomniałem, są z prawdziwego życia, z prawdziwych systemów, które działają dla wielkich firm, dla ogromnych klientów. Niektóre projekty były mniejsze, prostsze, niektóre bardzo skomplikowane, klasy enterprise. Zastosowane rozwiązania nie było to zrobione raz, było zrobione to wielokrotnie przez ostatnie lata. Moja, mój feedback taki na początku dla Was, spróbujcie sobie zastosować w Waszych przypadkach, które macie w pracy. Jeżeli coś by zadziałało, dajcie mi znać. Jeżeli nie zadziałało, tym bardziej dajcie mi znać. Dobrze, wracając teraz do meritum. Książkowo, jak sobie patrzymy o testach, to możemy spotkać takich rysunek, że mamy pięknie testy jednostkowe, następnie testy integracyjne, jakieś testy end-to-end wszystko jest fajnie od siebie oddzielone, oczywiście wiemy, że testy jednostkowe nie dotykają prawdziwej infrastruktury, nie dotykają prawdziwej bazy danych, nie dotykają jakichś zewnętrznych serwisów, tylko staramy się odciąć od tej infrastruktury, wprowadzając jakieś implementacje fejków czy stabów w pamięci, czyli nie mamy input-output i taki test jednostkowy chcemy, żeby jeden miał 1 dziesiątą sekundy na wykonanie, wtedy one są szybkie, mamy szybko informację zwrotną. Wszystko fajnie, widzieliście taki rysunek pewnie, tak? Ktoś widział? Tak, okej. Okay. A teraz jeżeli chodzi o prawdziwe życie, to czasem możecie napotkać na coś takiego, że przychodzimy do pracy, mamy napisać test i widzimy, że kurczę, ten test no, pisze się łatwo jak test jednostkowy, ale on po części dotyka jakiejś infrastruktury. I teraz tak, czy on jest, czy ja go powinienem zrobić tylko jednostkowego, czy ja go teraz przerobić powinienem na tylko integracyjny? I mamy coś takiego jak szara strefa testów. Pierwszy raz o tym usłyszałem no, od Kevlina Heneja i o co tutaj chodzi? Mamy testy, które pisze się łatwo jak jednostkowe, nie są one książkowo czyste, gdyż dotykają infrastruktury, jakiejś prawdziwej bazy danych, jakiegoś prawdziwego systemu. Ale nie są też całkiem integracyjne, bo mogą po części używać jakiejś implementacji w pamięci, po części mogą być odcięte od tej prawdziwej infrastruktury. I co zrobić w takim przypadku? I teraz, jak tutaj. Tytuł prezentacji mówi, że będziemy analizować pewne przypadki użycia. Mam nadzieję, że po obiedzie nie jesteście zbyt śpiący, bo będzie wymagało to trochę skupienia, będzie dużo mięsa, dużo kodu. Więc wyobraźcie sobie, przychodzimy sobie w poniedziałek do pracy, nowy sprint i mamy wymaganie. Stwórzmy bibliotekę, tutaj jakąś bibliotekę, ona będzie miała jakąś nową funkcjonalność z jakimiś regułami biznesowymi i ona będzie sobie korzystała z jakiegoś zewnętrznego systemu, który jest stabilny i szybki. Tu są nasze jakieś takie wy, wyznaczniki, co powinniśmy zrobić, jakieś ograniczenia, czyli zaimplementować jakąś nietrywialną logikę biznesową. Mamy do komunikacji ten system zewnętrzny szybki. Oznacza to, że z punktu widzenia produkcji mamy natychmiastowo w ciągu milisekund odpowiedź. Nie obciążamy też tego systemu znacznie, albo praktycznie w ogóle, jeżeli byśmy uruchomili testy kontra ten system. Tylko czytamy z tego systemu, czyli nie zatrujemy, nie ma niebezpieczeństwa, że zatrujemy sobie ten cały nasz system produkcyjny jakimiś danymi testowymi, potem klient to zobaczy w jakichś SMS-ach, jak pójdą, więc by było słabo. Jak już wspomniałem, nie będziemy jakoś obciążenia tego systemu generować, puszczając te testy. Oczywiście chcielibyśmy w idealnym świecie mieć jakieś środowisko testowe czy stagingowe, ale powiedzmy, że ograniczają nas pewne. Ramy czasowe, jakiś deadline, i w tym momencie tego nie mamy. Jak możemy sobie podejść, wykorzystując tutaj już tą wspomnianą szarą strefę testów? Wyobraźmy sobie, że jeżeli nasze wszystkie testy w tym przypadku, po pierwsze, będą łatwe do napisania, tak jak jednostkowe, mega proste, zrozumiałe, testy akceptacyjne wyrażające reguły biznesowe, i uruchomimy je wszystkie poniżej 10 sekund. To czy koniecznie musimy pisać testy jednostkowe? Może wystarczy nam, że zostaniemy z testami integracyjnymi. I dokładnie takie rozwiązanie zostało zastosowane. Więc tutaj zatrzymajmy się teraz na moment i pomyślmy jeszcze raz o tym kryterium czasowym. Jeżeli mamy testy integracyjne i jesteśmy w stanie je uruchomić wszystkie w sensownym czasie, dla mnie osobiście sensowny czas to jest poniżej 30 sekund, to ja jestem w stanie żyć z takimi testami. Dobra, no nie mam w ciągu tam jednej sekundy puszczonego całego swiuta, ale jak jestem testów, ale jak jestem w stanie uruchomić wszystkie testy integracyjne w ciągu 30 sekund i one są łatwe do pisania dla mnie, to ja będę z tym żył. I o to mi chodzi w tej szarej strefie testów. Sprawdźcie sobie kryterium czasowe. Czy tak macie? Ale możecie powiedzieć: "Dobra, Piotrek, ty tu fajnie mówisz, że poniżej 30 sekund". Ale moje testy są już długie integracyjne. No proste, zrefaktorujmy je, tak? A jak to zrobić? No, jeżeli używamy jakichś mrocznych inkantacji, na przykład ze Springa, które powodują przeładowanie kontekstu, mamy anotacje before each test method. To jest raport z prawdziwego systemu, który ostatnio refaktoryzowałem. Mamy pięć testów, one się wykonują w 27 sekund. No to już słabo, a to jest tylko jedna klasa testowa, a możemy ich tam mieć kilkaset. I mamy. To jak możemy to naprawić? Old schoolowo. Nie musimy używać jakichś dziwnych narzędzi frameworkowych do czyszczenia e, danych przed testem, tak, żeby nie mieć zależnych testów, ale jak możemy to zrobić? Weźmy po prostu w metodzie setup przed każdym testem, wyczyśćmy sobie, jak to mówię, old schoolowo, po staremu jakimś metodą, jeżeli istnieje na przykład na naszym repozytorium, to skasujmy wszystkie dane, albo jeżeli mamy jakieś na przykład Mongo, Repozytorium Mongo, to możemy sobie Mongo Operations Remove i wszystkie jakieś dokumenty usunąć przed każdym testem. Po takim krótkim refaktorze 651 milisekund te testy. Jeżeli mamy codebase, na którym często pracujemy, tak jak ja pracowałem z zespołem, i komitujemy do niego często, to zmniejszyło nam to podejście przez usunięcie tej anotacji czas budowania testów z 12 minut do 5 minut. Jeżeli często komitujemy, Mega naprawdę, jeżeli musimy czekać tylko 5 minut, aż wyląduje coś na masterze, a nie do pół godziny, to robi różnicę. Następny przypadek, o jakim bym chciał powiedzieć, to wyobraźmy sobie, przychodzimy na kolejny sprint i mamy kolejne wymaganie. Musimy sobie zrobić kolejną bibliotekę. Bibliotekę bez jakąś funkcjonalnością, a to są nasze ograniczenia. Nie, znaczy, jeszcze dodatkowo ta biblioteka, chcielibyśmy, żeby korzystała z pewnej biblioteki bazowej A. Dlaczego? Ponieważ 90% implementacji, którą my teraz biznesowo potrzebujemy, w naszym konkretnym przypadku, jest już zaimplementowana w bibliotece A. Ale mamy od architektów BANA i następujące wymagania. Nie możemy zmienić tej biblioteki bazowej A. Nie wolno jej tykać. Ona jest zbyt ważna, nikt ma tam jej nie ruszać. Nie wolno zmieniać jej API, nie wolno otwierać, modyfikować, nie będziemy też branchować, bo ona jest dość duża, żeby tutaj zmiany między nimi trzymać. Więc mamy tutaj trochę ograniczeń. Jak możemy podejść do implementacji, do przetestowania takiego przypadku? Wyobraźmy sobie, że to jest ten jeden bardzo rzadki przypadek, gdzie akurat refleksja może by się przydała. Więc sobie poprzez refleksję otworzymy wewnętrzne metody, których potrzebujemy z tej biblioteki. Ale teraz, czy sens ma używanie testów jednostkowych do przetestowania? Nie chcemy sobie zabetonować tutaj, broń Boże, implementacji. Zwłaszcza, że używamy magii w postaci. Refleksji. Chcielibyśmy wysokopoziomowo sobie sprawdzić, tylko czy biznesowo sprawdzamy, realizujemy przez tą nową implementację to, co klient chciał. Więc pójdziemy sobie w acceptance test driven development, czyli w cyklu tym wysokim będziemy pisali testy akceptacyjne wysokiego poziomu. Nie będziemy używać jednostkowych, żeby nie betonować tej implementacji używającej refleksji. I znowu, testy nasze wszystkie wykonują się w tym przypadku poniżej 10 sekund. Nadal szara strefa testów, ale jestem w tym w stanie żyć, tak? Jeżeli coś, jak mówiłem, nie przekracza 30 sekund, no to jestem w stanie poczekać i zobaczyć, czy nie wprowadziłem jakiejś regresji. No i kolejny sprint mija, mamy następne wymaganie, tutaj się zaczyna ciekawe. Punkt trzeci i czwarty będzie pokrywał pytanie, które chyba najczęściej dostawałem. Od różnych zespołów wyobraźmy sobie, że mamy zrobić aplikację tym, ba, tym razem nie żadną bibliotekę, z jakąś funkcjonalnością i ta nasza aplikacja będzie używała jakiejś zewnętrznej biblioteki. Dostarczono jakiś third-party code, jakąś bibliotekę przez kogoś rozwijaną, z jakimś bardzo rozbudowanym API. Co mam na myśli bardzo rozbudowany API? No jakiś fluent interface, mega dużo metod, jakiś wytwórczych. Ustawiających coś i prawdopodobieństwo, że nie będziemy używać 90% tych metod w naszym rozwiązaniu jest bardzo duże. Widziałem to wielokrotnie. Prawdopodobnie chcemy tylko fragment użyć. Więc co możemy podejść? Jak możemy do tego podejść? I tutaj, zanim podam rozwiązanie, drugi przykład analogiczny bo niekoniecznie musi nasza aplikacja korzystać z jakiejś biblioteki, może korzystać z jakiegoś zewnętrznego serwisu. Ale rozwiązanie, podejście będzie takie samo. Czyli co zrobić, jak korzystamy z zewnętrznej biblioteki, albo z jakiegoś zewnętrznego systemu. I jakie były narzekania ludzi, czy jakie mamy narzekania? Jeżeli musimy coś przetestować, co nie należy do nas. Po pierwsze, ludzie będą narzekać, jeżeli mamy taką sytuację, to będziemy narzekać, że jest to ciężko zamokować, ciężko zastabować. Tak znamy różnicę między mokiem a stabem. Stab uczymy, że jakoś ma się zachować z takimi parametrami zwrócić taką wartość mok na nim weryfikujemy, że coś się zadziało. Jest ciężko przetestować. Dużo metod musimy mokować, stabować, niektóre mogą być statyczne metody wytwórcze, które będzie ciężko nam w ogóle zamokować, zastabować. Zmiany jakiekolwiek w tym zewnętrznym serwisie czy w tej bibliotece powodują, że tutaj się nam testy rozsypują, że api nam się rozsypuje. I wiele osób, wiele, wielu klientów będzie na to samo narzekało. A skąd ja wiem, że będą na to narzekali? Bo ja byłem człowiekiem, który robił tą bibliotekę zewnętrzną. Więc z pierwszej ręki wiem, kto do mnie dzwonił. I więc te narzekania są rzeczywiste, wielokrotne, takie same. Więc jak możemy sobie tutaj podejść i to rozwiązać? Nie mokujmy czegoś, czego nie posiadamy. O co tutaj chodzi? Stwórzmy abstrakcję, oddzielmy się od czegoś, co nie jest nasze, od tego zewnętrznego serwisu albo od tej zewnętrznej biblioteki. Nie używajmy tej biblioteki czy serwisu bezpośrednio. Stwórzmy granice. Która będzie nas od, oddzielała. Odkrojmy się tak od naszej domeny i od tego zewnętrznego świata. Jak może wyglądać przykładowa implementacja? Bo teraz dobrze zobaczyć sobie przykład. Wyobraźmy sobie, że musimy zaimplementować jakiś serwis prosty i mamy wymaganie, że chciałbym sobie wytyczać trasę, używając zewnętrznego serwisu, jakim na przykład może być Google Maps, żeby wyliczyć sobie, jakie miejscowości będę e, omijał, czyli jaka jest trasa z jakiegoś punktu początkowego do punktu końcowego. W pierwszej kolejności ludzie pytają jak coś takiego przetestować. A ja mówię ale co ty chcesz zrobić tutaj e, programisto czy programistko? Co ty tutaj z punktu biznesowego chcesz zrobić? Ty mi to najpierw powiedz, i najlepiej mi to napisz w języku naturalnym, czyli chcemy użyć domain driven design, możemy wszechobecnego języka, jak Eric Evans zachęca, żeby wyrazić najpierw w języku naturalnym, co my tutaj biznesowo chcemy rozwiązać. Jeszcze raz to podkreślę, dokładnie w języku naturalnym. Starajcie się nawet, otwórzcie sobie notatnik i starajcie się w języku polskim czy angielskim zapisać zdanie. Co my tu chcemy zrobić? I to jest pierwsza moja odpowiedź, jeżeli ktokolwiek do mnie przychodził z zapytaniem, jak to przetestować. W naszym przypadku będzie get Root from start location to end location. I to zdanie stanie się naszym pierwszym testem akceptacyjnym. Bo nie wierzę, że ktoś nie zaczyna od testów, prawda? Zawsze zaczynamy od testów. Więc to będzie naszym pierwszym testem akceptacyjnym i pod to jedziemy z naszą implementacją. Jaka implementacja? Jak się oddzielić? Terminie, w terminologii hexagonal architecture mamy coś takiego jak port, więc stwórzmy sobie port, który nas oddzieli od zewnętrznego serwisu. Będziemy sobie jakiś public interface routing service stwórzmy i w moim przypadku ja tylko potrzebuję jakiejś metodę get root from start location, from end location i zwracam sobie jakiś obiekt domenowy root, czyli będzie ta moja trasa. Tak, jesteście ze mną, to jest zrozumiałe chyba w tym momencie. Dobra. I teraz mokowanie jest niesamowicie prosto, tak? Mówiłem, nie mokujmy czegoś, czego nie posiadamy. Teraz to już posiadamy. Ale czy mokowanie ma sens? Dołączył kiedyś do mnie do zespołu jeden człowiek i po tam dwóch tygodniach pyta się, hej, mamy tutaj kilka komponentów, ale wy nie macie w ogóle Mokito załączonego w projekcie. No tak, bo nie potrzebujemy. Jak to nie potrzebujecie? No zaraz wam powiem jak. Wyobraźmy sobie, że w standardowym podejściu chcielibyśmy teraz używając na przykład Mokito... No przygotowali jakieś dane, że spodziewamy się, jeżeli wywołamy z jakimiś parametrami, to zwróci nam jakieś przykładowe dane do testu. I tutaj byśmy sobie mokowali ten nasz routing service, jeżeli jakieś parametry byśmy wrzucili, to zwróć mi tutaj jakiś expected route. Tak? Jest to ok. I teraz, czy to jest naprawdę konieczne i czy to ma sens? I co jest lepszą alternatywą według mnie? Tworzenie fejków, stabów i moków z palca. Czy to brzmi kontrowersyjnie? Czy ktoś tak robił? Żeby? O, super. Parę osób robiło, nawet kilkanaście. Co to jest fake? Jest to coś, co symuluje prawdziwy system, czyli nie robimy głupiej implementacji takiej w MOKu, że jak damy te parametry, to zwróć mi to, ale ma jakąś trywialną logikę zaimplementowaną już, która symuluje prawdziwy system. I do czego nam się to przyda, jeżeli robimy to z palca? Po pierwsze, zauważyłem, że jeżeli będę pisał inne testy, rozwijał jakiś skomplikowany system, to okaże się, że jakieś części tego systemu w pewnym momencie będę chciał sobie właśnie odgrodzić tymi zaślepkami i delikatnie je zmodyfikować pod mój use case, ale nadal, żeby to symulowało prawdziwe środowisko w miarę i nie było takim głupim po prostu mokowaniem, że zwróć mi to czy tamto. Dodatkowo, bardzo łatwo jest to zaimplementować, jak za chwilę zobaczymy z palca. Niesamowicie łatwo czytać, zarządzać, refaktoryzować i customizować, czyli zmieniać pod swoje wymagania. A jak customizować? No chciałbym na przykład zasymulować, że ten zewnętrzny serwis failuje, rzuca jakimiś wyjątkami i czy ja jestem w stanie teraz obsłużyć poprawnie zachowanie po mojej stronie. Mega łatwo to zaimplementować. Czasem też te nasze fejki mogą posiadać te metody weryfikacyjne, czyli na przykład coś przyszło, zweryfikować, czy jakieś zachowanie zostało uruchomione i wtedy one się stają pełnoprawnymi mokami, ale też jest to niesamowicie łatwo do zrobienia i mamy domenowo sobie sami sterujemy tymi nazwami, co my tutaj weryfikujemy. Zobaczmy najbardziej popularne podejście to jest zrobienie implementacji fejka swojej bazy danych, czyli mamy na przykład jakieś repozytorium, nie chcemy w testach, bo wiemy, że jest wolne używać prawdziwej bazy danych, to robimy sobie implementację takiego interfejsu w pamięci, tutaj ma, mamy jakiś przykład, że mamy get employee by ID, jakiś zapisywany employee, tutaj jeszcze pewnie wiele innych metod i nasza implementacja in memory takiego fakea jest trywialna. Tak, mamy jakąś klasę, która implementuje nam interfejs repozytory, mamy sobie pole w tej klasie, który jest mapą, gdzie trzymamy sobie po ID-ku naszego pracownika i tutaj symulujemy jak pra prawdziwą bazę danych. Nie jest to taki głupi mock, on jest już trochę bardziej inteligentny i mega prosto do zaimplementowania. I naprawdę nie potrzebujemy żadnego frameworka mokującego, żeby coś takiego zrobić, bo to nawet nie warto załączać takiej zależności. W naszym przypadku, o którym zaczęliśmy tutaj rozmawiać, implementować, analogicznie będziemy sobie trzymali mapę jakiego, z jakimś kluczem start location, end location i tutaj sobie możemy wrzucić jakieś przykładowe dane testowe i w naszej metodzie symulować, że z takimi parametrami, jak wywołamy, to zostanie jakaś dana, dana zwrócona. To wszystko fajnie wygląda z punktu widzenia testów, już jest nam łatwiej i przyjemniej, ale jest jeszcze jedna zaleta. Tak tworzonych fejków, A mianowicie, nie musimy, pier... i to biznesowa, nie musimy w pierwszej kolejności implementować całego rozdmuchanego systemu, implementować wszystkie adaptery do jakichś zewnętrznych systemów. Nawet w danym momencie architekci mogą się kłócić ciągle I byłem świadkami, że możemy się kłócić przez dwa miesiące, jaką bazę danych wybrać. I co? Projekt będzie stał, bo do bazy danych nie wybraliśmy, nie możemy nic dać klientowi. Wyobraźmy sobie, że odcinamy w ogóle warstwę infrastruktury po pierwszym sprincie, wszystko robimy in memory, jakiś dostęp do naszej bazy danych, czy do jakiegoś serwisu, i tak, tak stworzony system już deplo, deployujemy na jakąś produkcję, na jakiś serwer preprodukcyjny, a jeżeli mamy bibliotekę, to możemy wgrzać tam jakieś dane w resorsy tej biblioteki i wysłać ją do klienta. Brzmi jak science fiction, czy ktoś tak robił? Fajnie. I jakie mamy zalety? Mamy takie zalety, że od razu mamy mega szybki feedback od klienta, czy dane zwracane są ok, czy nie są ok, czy API pasuje i zmiana na tym etapie jest mega łatwa i mega szybka. A potem możemy delegować inne osoby, żeby już te porty, konkretnie adaptery, pisały do implementacji, do konkretnej bazy danych, do jakiegoś zewnętrznego serwisu. A klient już po pierwszej iteracji może się bawić, może zacząć nawet i zaczynał, jakbym świadkiem, integrować ze swoją aplikacją. Oczywiście mówimy mu, że to jest wszystko na in memory, jak wyłączymy prąd albo zredeployujemy, to znikną mu wszystkie dane, ale w większości przypadków im to nie przeszkadza, bo oni są szczęśliwi, że mogą dawać informację zwrotną i już sobie integrować ze swoim, systemem, a nam to też pomaga stworzyć lepsze rozwiązanie dla nich. Wszystko fajnie i teraz wykorzystamy wiedzę z poprzednich slajdów dalej. Bo wyobraźmy sobie, że musimy pisać te testy, nie wszyscy są od dziwo chętni pisać te testy. Często, więc wyobraźmy sobie, że co by było, jakbyśmy mogli napisać te testy tylko raz. I to w sposób tak prosty jak zwykłe unit testy. A potem reużyć dokładnie ten sam kod. Żadnego copy pasta niczego. Ten sam kod wywołać jako testy integracyjne. Albo pociśnijmy ten temat dalej i wywołajmy ten sam kod testów, jako testy przez Restowe API, na przykład, albo nawet przez interfejs użytkownika. Jak to osiągnąć? Napiszmy sobie najpierw test, który będzie tworzył jakąś aplikację. Ta nasza aplikacja będzie tutaj implementowała interface app, jakiś prosty tutaj szkoleniowy przypadek prezentacyjny, robimy do something, zwraca jakiś result, więc tworzymy sobie jakąś aplikację, będziemy wykorzystywać też w tym naszym teście akceptacyjnym, jednostkowym, jakieś repozytorium, jakiś serwis, jakiś event publisher. Naszym teście unitowym, jak wiemy książkowo, chcemy się odciąć od całej infrastruktury prawdziwej, więc tworzymy sobie in memory repozytory, in memory service, in memory event publisher. Jak widzieliśmy na poprzednich slajdach, implementacja tego jest trywialna już. Tworzymy sobie naszą implementację. No i tutaj wrzucamy sobie jakiś test już standardowo unitowo, jak potrzebujemy przygotować jakieś dane w sekcji given, przygotujemy, wywołamy sobie naszą metodę i sobie asertujemy jakiś wynik. Jest to jasne, tak? Wygląda podobnie jak może Wasze testy. Dobra. I teraz jak możemy reużyć dokładnie te same testy jako integracyjne? Pierwszy mały krok. Stwórzmy sobie klasę My App IT integration test, które co robią? Ekstendują klasę bazową. Jesteście ze mną, tak? OK. I teraz jedyną rzeczą, jaką wystarczy, że zrobić, to chcemy w metodzie setup przeładować ją i wstrzyknąć prawdziwe produkcyjne zależności, czyli zaimplementowane adaptery do jakiegoś Mongo repozytorium, do jakiegoś external serwisu. W naszym przypadku byłoby to jakiś tam Google Map API Service, nasz adapter, który potrafi rozmawiać z tym API, i jakiś sobie produkcyjny Application Event Publisher. Z punktu, i tutaj sobie naszą aplikację tworzymy przed każdym testem, wstrzykując już prawdziwe zależności. Z punktu widzenia testów, jest to totalnie transparentne. Nie mają zielonego pojęcia, jak to się odpalać będzie. I tu się jakiś kod wykona dodatkowo? Czy nie oprócz tego setupu. No tak, wszystkie testy, które mamy w MyUps scenariusz zostaną automatycznie wykonane tutaj za free. No ale pociśnijmy ten temat dalej. Bo fajnie, już mamy integracyjne za darmo, ale wyobraźmy sobie, że możemy też. Przez API restowe albo przez GUI niewielkim nakładem pracy dodatkowo wywołać te same testy. Już widzieliśmy, nie kopiujemy tego kodu testów naszego, który pisaliśmy, tylko jesteśmy w stanie go reużyć. Jak? No Mamy ten nasz interfejs app, result, do something, więc możemy zaimplementować pewnego rodzaju agenty, czyli takie małe komponenciki, które będą potrafiły wywołać zachowanie naszego systemu, ale poprzez user interface graficzny, a nawet przez REST API. Jak to możemy zrobić? Tutaj ten koncept może być trochę taki tricky i nowy, więc spójrzmy na to z innego diagramu. Mamy naszą aplikację w Spring Bootie, w Javie. Ona będzie tutaj ta, ta abstrakcja systemu, to jest ten nasz interface, który widzieliśmy z tym result do something, i nasze agenty tutaj będą sobie implementowały tę abstrakcję i testy akceptacyjne na tym poziomie będą sobie je reużywały. Jak to wykonywaliśmy, jak to robimy w prawdziwym projekcie? Mamy sobie jakiś Spring Boot test integracyjny, znowu znana już konstrukcja z poprzednich standardów, ekstendujemy sobie te testy nasze akceptacyjne unitowe, tutaj sobie możemy, jeżeli to jest tam integracyjny test Spring Bootowy, to pewnie jak przez REST API będziemy się dobijać, to chcemy mieć jakąś customowy token, jakąś customową autoryzację, więc sobie zmieniamy, a tu jest delikatna zmiana, tu Już nie tworzymy sobie z naszą dome, naszej domenowej aplikacji tam app, pamiętacie my app instance new, tylko tutaj tworzę sobie agenta, ale ten agent implementuje ten nasz dobrze znany interfejs i jak symulujemy wywołanie takiego zachowania, przeładowujemy sobie po prostu naszą metodę do something i tutaj możemy sobie użyć web test klienta, który już wie jaki call wywołać żeby jakieś nasze to zachowanie do something wywołać na naszym systemie poprzez restowe API. Ale znowu dla naszych testów jest to całkowicie przezroczyste. One mają to gdzieś, czy to się wykonują teraz unitowe, integracyjne czy integracyjne poprzez e, jakieś API. Pociśnijmy temat dalej, bo doświadczenie nie byłoby kompletne, gdybyśmy nie zobaczyli szczątkowej implementacji, jak to by wyglądało, jeżeli byśmy użyli na przykład Selenium drivera, Chrome drivera, tak samo implementuje ten nasz agent interface up z tą metodą result do something, przeładowywujemy to, ale tutaj, jeżeli chcemy testować przez y, interfejs użytkownika, to nasz Selenium Driver potrafi sobie znaleźć jakiś textbox, jakiś baton, wypełnić to danymi konkretnymi, kliknąć tam submit i odczytać sobie z interfejsu graficznego całe dane. I znowu jest to przezroczyste całkowicie dla naszych testów. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, to możecie zerknąć na Financial System, mój PET Project, który to implementuje. Było to zastosowane wielokrotnie w kilku projektach, w których byłem. Bardzo dobrze działa. Nie musimy pisać dużej ilości testów. Jest jedna rzecz, którą jak zaczniecie tego stosować w prawdziwym systemie, to okaże się, że, hej, panie prelegencie, my tutaj reużywamy te testy i teraz my nie mamy już piramidy testów, my mamy prostokąt testów. Odpalamy wszystkie te same. Ale my nie chcemy w prawdziwym systemie odpalać wszystkich testów, bo to nie ma przeważnie sensu. Junit 5 na przykład daje bardzo łatwo możliwość rozpoznania, czy ja odpalam teraz test jednostkowy, czy test integracyjny, możemy sobie napisać prostą metodkę. I wywołać też biblioteczną funkcję AssumeTrue i Test. i taki test stanie się tylko unitowym, i możemy sobie oddzielić, i niektóre testy jednostkowe odpalać tylko jako jednostkowe, i nadal wracamy do piramidki. Wszystko zachowane. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego przypadku. Zmieniamy zespół, zmieniamy projekt, chcemy za przetestować. Aplikację, która jest mocno zależna od czasu. Jeżeli mamy przetestować coś, co jest zależne od czasu, i mamy ten kod zastany, już to przeważnie spotkamy się z czymś takim, że mamy jakąś metodę i tutaj jakiś instant now, pobieramy sobie aktualny czas. Książkowe podejście idealne mówi, że powinniśmy mieć czas jako zależność wstrzykiwaną przez konstruktor. Więc jeżeli mamy taką możliwość i tak sobie zrefaktoryzować kod mega szybko, to to jest właściwe podejście. Tak, strzykniemy sobie zależność przez przez konstruktor, i dzięki temu tutaj ten naszego kloka naszego sobie wstrzyknięłem przez konstruktor. Tu zmienimy delikatnie, że instant out zależy teraz od kloka, i w testach możemy sobie stworzyć jakiś tam fixed clock z jakąś konkretną datą w jakimś punkcie w czasie. No i w testach sobie łatwo podmieniamy. Wszystko fajnie, ale takie projekty mogą się nie zdarzyć. Może się zdarzyć, że mamy aplikację mocno zależną od czasu. I co mam na myśli aplikację mocno zależną od czasu? Gdzie mamy kilkadziesiąt albo nawet może mieć kilkaset klas, które w jakiś sposób operują czasem, pobierają czas. Jest to system legacy, więc jeżeli będziemy chcieli sobie tutaj coś przetestować, no to już mamy problem, bo nie wszędzie możemy wstrzyknąć ten klok. Wymagałoby to dużej refaktoryzacji. Dodatkowo, prawdopodobnie ten czas w wielu tych y, klasach, komponentach jest pobierany trochę inaczej. A czas nas goni, deadliney tutaj cisną, więc co możemy zrobić? Mokowanie nie polecam. Dla najprostszego przypadka użycie Mokito to wymaga jakiejś inkantacji w stylu mock static, mokowania statycznych metod. I jak myślicie, że wystarczy tylko instant naut zamokować, to jesteście w błędzie i przekonacie się po pierwszym uruchomieniu takiego testu, bo okaże się, że jakieś internale też wymagają zastabowania pewnych metod. Jeżeli będziemy chcieli symulować sobie przepływ czasu, to już w ogóle wychodzi jakaś czarna magia, nawet nie spędzajmy czasu na tym slajdzie. O co chodzi o sprawdzaniu przepływu czasu? Wyobraźcie sobie, że startujemy proces rano o ósmej, kończymy o północy, więc co? Ja mam napisać test i czekać teraz prawie cały dzień aż się wykona. Bo chodzi jakiś scheduler, coś procesuje i tutaj wyrzuca eventy, i chciałbym sobie sprawdzić, czy wszystko poprawnie jest wykonane. Więc jak możemy do tego podejść, zanim sobie zrefaktoryzujemy do tego idealnego stanu? Podsumujmy. Chciałbym mieć pojedynczy zegar dla całej aplikacji, niemutowalny na produkcji, mutowalny tylko w testach, który łatwo daje mi symulowanie jednego punktu w czasie albo przepływu czasu. I w pierwszej kolejności nie chciałbym użyć dependency injection, żeby wstrzykiwać. Dla czasu, tak? Mojego nie tego czasu, tylko czasu projektu, żebym szybciej skończył, zanim sobie będę refaktoryzował. I chciałbym zablokować możliwość używania innych providerów. No i. Szczęśliwie się składa, że akurat coś takiego zaimplementowałem. Biblioteka nazywa się TimeFlow. Jest to provider czasu, gdzie teraz bardzo łatwo robimy ctrl-f i d, wszystkie wystąpienia instance now czy local date now zamieniamy sobie taką konstrukcją time instance now, a jeżeli już mamy dobre rozwiązanie, no to możemy sobie użyć providera tego clock. I co nam to daje? W testach wystarczy, że zapamiętamy sobie te trzy rzeczy – że chcę sobie pobrać testową tutaj instancję, wa wariancję tego, wariację tego, tej biblioteki, tego wrapera czasu, który pozwala mi ustawić fix clock, jeżeli chcę jakiś konkretny punkt w czasie, to sobie robię fast forward do jakiejś duration, a jeżeli chcę sobie za zasymulować przepływ czasu, to wywołuję sobie metodę time flow. Jak wygląda najbardziej skomplikowany test uży przy użyciu tej biblioteki, który jest najprostszą rzeczą, jaką można zrobić? Tworzymy sobie... Naszą, tą, wywołujemy instancję test time, która ustawiamy jakiś fix clock, ustawiamy sobie krok, czyli tutaj symulujemy, że jedna minuta w naszym teście będzie trwała 100 milisekund, albo 10 milisekund, jak tam potrzebujecie, no i oczywiście end time. Tutaj sobie odpalimy ten nasz scheduler, czy jakieś zadanie w tle, które będzie się, sobie tam kręciło się i coś procesowało, a tutaj sobie odpalamy metodkę Timeflow. I ona teraz symuluje mi, zamiast całego dnia czekamy 30 sekund i się sypią, możemy sobie je potem łatwo sprawdzić, zweryfikować, czy nasz, nasza aplikacja dobrze działa. A jak zablokować inne prowidery? Bo może ktoś przyjść nowy do zespołu i znowu walnie nam Instant nał i rozsypie nam się wszystko. Archunit rozwiązaniem jest tego problemu. Możemy sobie wyszukać, że nawet ta wersja testowa, która potrafi zmieniać ten klok tak trochę magicznie, wcale magii tam nie ma, to możemy ją sobie łatwo zablokować za pomocą ArchUnit. Tak samo możemy sobie zablokować wywołanie Instant Now i wszystkich innych providerów. I teraz, nawet jak ktoś niezaznajomiony z naszym projektem przyjdzie, zacznie coś zmieniać, to po prostu unit testy architektoniczne mu się wysypią. Dobrze, przejdźmy do przypadku kolejnego. Znowu zmieniamy zespół, zmieniamy projekt, dostajemy do przetestowania, do zrobienia aplikację, która jest trochę asynchroniczna. Będziemy pisać sobie subskrybera, który będzie czytał sobie dane z jakiejś kolejki. Na tą kolejkę jakiś inny zewnętrzny system będzie sobie tutaj publikował. No i my sobie będziemy w tym subscriberze procesowali te dane z tej kolejki i wyrzucali je do jakiegoś zewnętrznego serwisu. Coś takiego ktoś implementował, podobnie wygląda system? Jest parę osób. Okej, okay. jak wygląda. Coś, co widziałem kilkukrotnie w jakichś codebasach, jak taki test. Więc w pierwszej kolejności, no to przygotowujemy sobie dane. Tutaj może byśmy chcieli użyć prawdziwej kolejki, prawdziwą kafk, prawdziwą taką testową kawkę albo nadsa, albo, albo czegoś innego. Więc użyjemy sobie test kontenerów. Tak jak mówiłem, szara strefa testów, nadal będą testy trochę wolniejsze, ale nadal szybkie, więc polecam test kontenery. Więc sobie możemy stworzyć taką kolejkę za pomocą test containers albo jakąś implementację w pamięci. Stworzymy sobie naszego tego mocha, tego zewnętrznego serwisu, na którym będziemy weryfikować, czy tam się wszystko poprawnie przeprocesowało. No i standardowo sobie tworzymy tego subscribera i przekazujemy te zależności. Wszystko fajnie. Teraz karmimy w sekcji given dalej danymi ten test, tą kolejkę, jakie dane chcielibyśmy tutaj przeprocesować, więc wrzucamy sobie tam message 1, 2, 3, wszystko fajnie. Odpalamy sobie tutaj jakiś egzekutor, serwis, czy jakiś scheduler, cokolwiek w tle, co będzie to mieliło, przeprocesowywało te dane. Czekać musimy poczekać, no bo to jest system asynchroniczny, to zajmie czas, no więc tutaj oczywiście standardowo musimy sleep'a Slipadać. No i sobie stopujemy subskrybera i weryfikujemy, że na tym naszym moku, który napisaliśmy, czyli na tym ostatnim serwisie, przybyły jakieś przeprocesowane wiadomości. Jeden, dwa, trzy. Wszystko wygląda tu OK? A co? jeżeli mamy kilkadziesiąt czy kilkaset takich testów, które mają thread slip, 5 sekund i widziałem coś takiego i nagle teraz nie mamy w ciągu sekund, tak jak wspominałem, poniżej 30 sekund czy 15 sekund wykonane nasze testy, tylko idą testy 20 minut, bo za każdym razem musimy czekać. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? I mamy dwie techniki. Pierwsza technika jest to technika samplingu, gdzie mamy... Naszą sondę po polsku, probe, sondę, gdzie będziemy sądować ten zewnętrzny system, hej, sprawdzaj mi co jakiś, czas, co jakiś okres czasu, na przykład u nas tutaj co 100 milisekund, sprawdzaj mi, czy ja dostałem te trzy, trzy wiadomości. Samplujemy, odpytujemy cały czas z jakimś interwałem ten zewnętrzny system. I w większości przypadków takie testy będą wykonywały się mniej niż tam w kilka milisekund, a nie czekając te 5 sekund. Jaka jest druga technika? Bo tutaj chcemy mieć jakiś efekt, który możemy zaobserwować. No i tu jedną, jednym sposobem jest sampling, a drugim jest listening. Jeżeli nasz system emituje jakieś eventy, to wtedy możemy sobie zastosować technikę listeningu i po prostu nasłuchiwać, czy jakieś eventy, których się spodziewamy, przybyły już czy nie. Tutaj jeszcze wspomnę, że przestało mi działać, a nie, zły guzik naciskam. Że możemy sobie użyć biblioteki awaitility, która nam ładnie to wszystko pozwala zastosować. Dodatkowo, co jest ważne w każdych testach, ale w testach, jeżeli robimy testy kodu asynchronicznego, sprawdźcie, że wam te testy failują. Ktoś napisał test i miał zielony no i wtedy co? Wtedy zagwostka, czy ja się pomyliłem, czy to już jest zaimplementowane, co jest nie tak i szukamy, bo spodziewamy się, że test sfajluje. A dlaczego to jest szczególnie ważne w testach kodu asynchronicznego? Ponieważ stan systemu możemy mieć taki efekt, możemy chcieć sprawdzić efekt, którego nie widać. Brzmi dziwnie, ale stan systemu na początku i stan systemu na końcu może być taki sam. A jeżeli źle dobierzemy też dane testowe, to może się okazać, że my w ogóle asertujemy, że nic się nie stało, ale nie dlatego się nic nie stało, że miało się tak nie stać, bo tak zaimplementowaliśmy, tylko nasz system nie wstał na przykład. I jakieś, jak piszemy testy cały czas, no to za kilka testów, kilkadziesiąt testów dalej prawdopodobnie na ten problem natraficie, ale chcielibyśmy już w tym momencie na to natrafić. Więc jak możemy dobrać dane testowe dobrze i jak to zrobić ok? Wywołajmy zachowanie, które jesteśmy w stanie wykryć i poczekajmy, aż system się ustabilizuje i dajmy możliwość sprawdzenia, czy te dane przybyły, czy nie. Jak to będzie wyglądało w naszej sytuacji? Wyobraźmy sobie, że piszemy przypadek testowy, że wszystkie wiadomości z kolei mają zostać zignorowane. No to jak będzie wyglądała nasza implementacja? No to nasza sonda będzie sprawdzała, że nic nie przyszło. Ale jak się pomyliliśmy, system nie wystartował albo zrobiliśmy błąd. No nic się nie przeprocesowało, wszystko działa, tak? Jak to zrobić dobrze? Wymieszajmy z zachowaniem, które jesteśmy w stanie wykryć. Czyli wstrzyknijmy sobie tutaj do tej kolejki, do, wstrzyknijmy, opublikujmy po prostu wiadomość message 2, którą jesteśmy w stanie wykryć i wtedy nasza sonda sprawdza sobie: "Hej, ja spodziewam się, że jedna wiadomość przyjdzie. Sprawdziliśmy zachowanie które wywołało się, które nie ma efektu, tak? Potencjalnie. Czyli zignorowaliśmy pewne wiadomości, a pewne, które nie miały zostać zignorowane, przeszły. I teraz e, pod koniec chciałbym Wam dać pewne heurystyki, oczywiście nie całą listę, bo nic, nikt tego nie zapamięta, ale takie dwie, które są najbardziej przydatne, które zauważyłem, są niesamowicie przydatne, jeżeli chodzi o to, co my mamy przetestować w danym momencie, na czym się skupić? Pierwsza to jest Single Responsibility Principle, i ona tam oczywiście mówi, że klasa powinna mieć jedną odpowiedzialność do zmiany klasa powinna odpowiadać przed jednym aktorem. Różnie to jest rozumiane. Ja wolę taki komentarz do, do, tej, do tej reguły, że jeżeli coś z punktu biznesowego chcemy przetestować, nieważne, czy to na poziomie funkcji, klasy, modułu, to stwórzmy sobie abstrakcję do tego zachowania. I to będzie na tym poziomie naszą, jakby naszym kawałkiem, naszym modulikiem, funkcją, nad którym się będziemy skupiać i stosować różne techniki i ułatwi nam to testowanie. Nie będziemy mieć wymieszanych różnych poziomów. Ja rozumiem, że to teraz jest mgliste, dla mnie też to jest mgliste, więc dam Wam coś nieżalnego. Let the code cohesion guide you. Kohezja. Ktoś słyszał o kohezji? Pięknie. Można sobie metrykami l to zapiąć waszych, jeżeli macie jakąś Sonara, czy jakieś inne narzędzie do mierzenia jakości kodu, możemy sobie zapiąć metryki Lkom i mierzyć kohezję. I zaraz zobaczymy, jak to nam pomoże wydzielić to pojedyncze zachowanie do testowania. Kohezja mówi, znaczy. Książki, różne materiały mówią, że powinniśmy mieć, wysokie, powinniśmy mieć wysoką kohezję, dążyć do niej, ale jak to wygląda w praktyce? Chcemy, żeby każda metoda manipulowała jak największą ilością pól w klasie. Dodatkowo e, wysoka kohezja jest wtedy, kiedy te pola i metody zależą jak najbardziej od siebie, a jeżeli mamy jakiś część klas, część, e, część pól klasy i tylko część metod używa tych pól klasy i inne część metod pól tej klasy i używałem jeszcze inne metody, to tutaj już mamy zaburzoną kohezję i coś sugeruje, że mamy jakieś dwa zachowania. Zobaczmy to na przykładzie. To jest trywialna implementacja stack, klasy stack. Mamy sobie dwa pola. Top of stack i Elements. Tak, widzimy wszystkie. Mamy dwa pola. I spójrzmy, jak te dwa pola są używane w tych innych metodach. To, bo w Stack jest używany w Size, w Pushu, w Popie. Elements jest używany w Pushu i w Popie. Tak, widzimy, że wszystkie pola tej klasy są używane praktycznie zawsze we wszystkich tych metodach. I teraz tak, ta klasa ma wysoką spójność czy niską? Nikt nie uważa. Jesteście tu? Wysoką. Wysoką, tak. Dokładnie o to chodzi. Możemy to zmierzyć. Ten Single Responsibility Principle możemy sobie zmierzyć. Możemy to zapiąć, jak wspominałem, w jakimś systemie będzie nam mierzyło. A jeżeli wyjdzie nam, że część tych pól będzie używana na przykład przez 10 metod, a jakieś inne pola będą przez jakieś inne 15 metod, to tutaj sugeruje nam, że już może powinniśmy rozdzielić na dwie inne klasy. Kiedyś widziałem taką klasę, która miała 2000. Linii, było sporo różnych zachowań, i mierząc sobie to okazało się, że mamy dwa, dwie główne, dwa główne zachowania, które możemy od razu rozdzielić: jakieś czytające, z, z jakąś część czytającą, jakąś część zapisującą, plus jeszcze ktoś tam dotknął, dopchnął trzy inne zachowania zupełnie niepowiązane z tym klasem. Ale że była już duża, to nikt pewnie nie zauważył. I teraz, jakie jest takeaway z, z tej sesji? Jeżeli spotkaliście coś, czego tutaj ma, co macie ciężko do przetestowania i nie było tu pokryte, to zwróćcie się do mnie, śmiało ja postaram się odpowiedzieć na te pytania, bo oryginalnie ta prezentacja zajęła mi 3 godziny, więc musiałem tutaj ją skrócić do 45 minut. Ważne, jeżeli decydujemy sobie o architekturze i na pewno tutaj wiele osób używa architecture decision recordów. Używacie? Ręka w górze, dobrze. A kto teraz pisze na początku projektu jaka architektura jest? Wybrana. Dobrze, parę rąk zostało. A teraz kto pisze strategię testowania jako została dobrana? No tu już mniej. To też to jest miejsce, że nie, że testowanie wyszło nam przez przypadek, albo przerzucamy za QA-ów, tak robimy QA-driven development, od razu robimy na czerwono, QA pisze test, wraca do nas, implementujemy. Nie, to nie tak ma działać. Robimy w taki sposób, że nie tylko wybieramy starannie architekturę, jaką chcemy, ale też od razu strategię testowania. I te nieoczywiste przypadki, które pokazywałem na początku, tym bardziej muszą być udokumentowane, bo jak ktoś przyjdzie, a my tutaj od standardowych podejść integracyjnych, unitowe, piramida odchodzimy i coś robimy nie tak, to tym bardziej chcemy, żeby to było udokumentowane. Więc wybieramy technikę strategii, nie tylko architektoniczną, ale testowania. Dziękuję bardzo, że poświęciliście tutaj swój czas. Jeżeli byście chcieli dać feedback, to zachęcam. Możecie sobie proszę, zeskanujcie sobie QR code. Tam jest dostępny link do prezentacji, do krótkiego formularza z feedbackiem. Jeżeli chcecie dopytać coś bardziej chętnie zapraszam po prezentacji, podejść porozmawiać. Znajdźcie mnie na social mediach, jeżeli macie jakiś problem. Jeżeli coś nie było pokryte, tym bardziej chętnie o tym porozmawiam. Dziękuję bardzo.